Na instalację rekuperacji, na jej poprawne funkcjonowanie składa się kilka elementów. Po pierwsze, jest to dobrze wykonana instalacja zgodnie z projektem. Po drugie, odpowiednio dobrana centrala wentylacyjna, a co za tym idzie, jej jakość. A po trzecie, rzecz błaha, dosyć często ignorowana, jest to odpowiednia regulacja tej instalacji. Do regulacji instalacji używamy specjalnego anemometru z dedykowaną dokładniką. Kiedy instalacja jest już uruchomiona, jednostka jest w trybie kalibracji. Tutaj akurat już mamy skalibrowane, ale oczywiście pokażemy, jak to powinno wyglądać. Przykładamy rękaw pomiarowy. Jak widać wiatrak anemometru rozpoczyna swój bieg. Proszę zobaczyć, tutaj łapie nam wartości zadane. Poniżej mamy wartość 60,6 metra sześciennego na godzinę. To jest wartość zgodna z wartością projektowaną dla tego konkretnego wpustu w salonie.